O matko, to jakaś hałasująca. To jest spódnica. Samba. Spódnica? Brazileiro. Dobra, ale dobra. Trochę, zobacz. Do tańców, okej, okay, to już mamy. Złota cekinowa spódnica nie nadaje się na wesele, ale świetnie sprawdziłaby się w nocnym klubie. Dobrze, dobrze wyglądasz. Jeszcze, żeby ci zbyt zimno nie było, dodamy futerko. O, i futerko. Czyli bardzo dobrze. Kobieczka. Futerko? Spróbuj. To już czuję, że to się źle, że ja się popłaczę, jak to zobaczę. Ja chcę być gwiazdą wieczoru, ale nie chcę, żeby się wszyscy ze mnie śmiali, Kostek. Cekinowa spódnica, futerko, jedwabna bluzka. Totalna dziewczyna gangstera, chyba nie piłkarza. Jestem ciekawa, co teraz przygotowałeś. Miniuweczka, taki slim. Walczymy, dawaj. Co to masz z tymi cekinami już? Czy chyba trzecia albo druga? No, nie widziałaś. Jak się kobiety teraz ubierają. Nie to, żebym patrzył na inne, ale no tak mi się wydaje, tak, że tak, tak. Coś tak. Tam kątem oka. Kątem oka rzuciłeś, tak? Zobaczyłeś. Ola powinna mieć na sobie rzeczy z lekkich, zwiewnych materiałów, w których będzie wyglądała subtelnie i dziewczęco. Ja zawsze mówię, albo rybki, albo akwarium. Jak masz świecące albo we wzorki... Tak mi dobrze idzie. Spodnie. Ty mnie słuchaj, to ja do ciebie mówię, będziemy... potem mi zaraz coś wybierzesz i nie wiadomo dobra, co. Dobra, ale jak ja bym cię miał tak słuchać cały czas, to byśmy nigdy nie skończyli tego, bo ty mówisz i mówisz i mówisz. Ola cały czas mówi, nie? No. Kostek, 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 no wiesz, ale pojedziemy tutaj, zrobimy... O. Dobrze. Ale pasujesz na jej teściową, naprawdę. No tak, bardzo lubię Olę. Mam już coś fajnego do tego. W kafton bezpieczeństwa cię wsadzę. Ty, no czujesz się jak jakaś bombonierka. Bluzka z baskinką, czyli z falbanką na wysokości bioder. Spódnica cekinowa, do tego ordynarne czarne szpilki. Tej stylizacji mówimy nie. Jak ja mam tańczyć w tym? Przecież to nawet... A ty tańczysz? No jedziemy na wesele. Po prostu nie mogłam się ruszyć. No czułam się, jakbym normalnie była owinięta w jakąś folię i stałam bez ruchu, no.